Bajtel online. Czyli Filharmonia Zabrzańska dla dzieci. Witam Was serdecznie w Filharmonii w Zabrzu. Rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie od wysłuchania utworu tańca Żyk Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu pana Radka, który gra na altówce. Altówka, instrument troszkę większy od skrzypiec, o pięknym aksamitnym dźwięku, troszkę niższe te dźwięki altówka może wydawać. Nie ma struny najwyższej, którą mają skrzypce, ale ma dodatkowo jedną w zamian za to niższą basową. I nie bez powodu dzisiaj zaczęliśmy od niskich dźwięków, bo dziś zimowo. Wyobraźni przenosimy się do Skandynawii, do wioski Rovaniemi, gdzie zamieszkuje święty Mikołaj. Jest to wioska w Finlandii i kochani, poszukajmy, czy z Finlandii pochodzi jakiś kompozytor. Ja już szukam tutaj w takiej grubej książce. I cóż takiego znalazłam? Jest Jan Sibelius, urodzony w 1865 roku, kompozytor, pochodzi właśnie z Finlandii. I co ciekawe, naukę gry na instrumentach zaczął dość późno, bo na fortepianie w wieku lat 10, a na skrzypcach w wieku lat 15, co nie przeszkodziło mu, aby tak naprawdę zostać wirtuozem tego instrumentu i później Jan Sibelius uczy w konserwatorium muzycznym na skrzypcach, w konserwatorium muzycznym w Helsinkach. Jan Sibelius zafascynowany fińskim eposem Kalevala tworzy wiele legend symfonicznych opartych właśnie na opowieściach narodowych, ludowej muzyce fińskiej, gdzie występują bohaterowie, niekoniecznie ludzie, bo w legendach znajdziemy opowieści o driadach czy oceanidach. Cała muzyka Jana Sibeliusa nasiąknięta jest właśnie tymi legendami, ludowością i fantastyką. Jest to muzyka tak wyrazista, tak jednoznaczna, że kiedy jej słuchamy,
kiedy zamykamy oczy, widzimy przestrzeń pokrytą śniegiem, skrzypiący mróz i zorzę polarną. Temat łabędzia z Tuonelli, mitycznej krainy umarłych. Czy wiecie, który z instrumentów orkiestry wydaje najniższe dźwięki? Altówka na pewno wydaje niskie dźwięki, no ale niższe wydaje wiolonczela, a jeszcze niższe kontrabas. No ale mamy instrumenty, które grają jeszcze niżej. Takim instrumentem jest tuba. Tuba jest dość nieśmiałym instrumentem właśnie dlatego, że jej dźwięki są bardzo niskie, też bardzo trudno jest je wydobyć. Posłuchajcie teraz więc, jak brzmi tuba. A więc Jan Sibelius, Finlandia. A co w Norwegii, kolejnym skandynawskim kraju? Tutaj tworzy Edvard Grieg. Pianista, dyrygent, kompozytor. Również on tworzy narodowy, oryginalny styl muzyczny. Mówi o tym, że tworzy go dzięki przyjaźni z Franciszkiem Listem i fascynacją polskim kompozytorem Fryderykiem Chopinem. Posłuchajcie, jak mówi o Fryderyku Chopinie. Chopin nauczył mnie pisać po norwesku. Wiecie dobrze, że Fryderyk Chopin tworzy niepowtarzalny polski styl, tą polskość, tą tradycję słychać w każdym jego utworze, bo każdy jego mazurek to tak naprawdę dźwięki polskiej wsi, Mazurów i Obertasów. Posłuchajcie, doświadczcie tego na sobie. Polecam. No ale jeszcze chcę Wam powiedzieć o jednej ciekawej historii. Jeszcze jeden utwór Edvarda Grieg'a godny do polecenia. Suita orkiestrowa Per Gynt. Piotr Gynt to młodzieniaszek, zuchwalec, można by nawet powiedzieć, że rzezimieszek, bardzo trudne słowo, ale chciałam je właśnie powiedzieć. I ten utwór to jego przygody. Najpierw porywa pannę młodą, później ucieka do lasu, gdzie spotyka się z królem gór, gdzie znów musi uciekać
przed gnomami, trollami i leśnymi tajemniczymi stworzeniami. Później wypływa w morze, handluje niewolnikami, przez co staje się bogaty, no ale cóż, znowu zostaje okradziony. Dopływa do krajów arabskich, gdzie jest wzięty właściwie za Boga i tu przez chwilę jest mu dobrze, ale jego buntowniczy styl życia pcha go dalej i dalej. I czekajcie, czekajcie, muszę zobaczyć, co jeszcze, bo zapomniałam, cóż jeszcze. No właśnie, jeszcze odwiedza Egipt i wreszcie pod koniec swojego życia jako starzec wraca do swojej ukochanej ojczyzny, gdzie czeka na niego wiernie solfejga. I też temat tej miłości solfegi do Pergynta spróbuję Wam teraz zagrać. Bajtel online. Posłuchajcie więc tematu pieśni miłości solfegi do Pergynta. Najpierw tego tematu ludowego, a później już pieśni właściwej, którą na podstawie melodii ludowej napisał Edward Grieg. Moi drodzy, gdzieniegdzie spadł już śnieg. Ubierajcie się więc cieplutko, czapeczka, szaliczek i rękawiczki. A żeby było Wam wesoło, posłuchajcie na koniec jeszcze tuby. Do zobaczenia! Bajtel online.